przed Wami moich 5 top trendów, które musicie znać, jeśli organizujecie swój ślub w 2019 roku. Kolorystyka. W tym sezonie najmodniejsze kolory to fiolet, purpura i bordo. Te kolory mogą pojawić się zarówno w dekoracjach, jak i w stylizacjach dla druhen, gości, ale również mogą pojawić się na sali oraz w kwiatach. Wydawać by się mogło, że te kolory są dziwne, nietwarzowe, nieślubne, ale wyobraźcie sobie, że te kolory naprawdę wspaniale sprawdzają się na weselach, jeżeli odpowiednio je połączymy. Do tej pory prym wiodły kolory bardzo delikatne, pastelowe i one nie znikają, ale zostają jako tło dla tych mocniejszych odcieni, które w połączeniu z nimi są naprawdę bardzo stylowe. Chrom i srebro. Metaliczne elementy pojawiły się już w poprzednim sezonie, ale wtedy najmodniejszymi kolorami było złoto, różowe złoto i miedź. Teraz najmodniejsze kolory to srebro i chrom. Idealnie wyglądają w różnego rodzaju dekoracjach, na sali, ale również elementy metaliczne pojawiają się w zdobieniach na sukniach ślubnych. Mapping. Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym możemy wyświetlać obrazy w bardzo wysokiej rozdzielczości na niemalże każdej powierzchni. Mapping sprawdza się zarówno na budynkach, jak i również na mniejszych elementach. Świetnie wypada mapping jako dekoracja tortu. Te obrazy mogą być zwykłymi grafikami, ale mogą być również animacjami. Co to oznacza? Marzysz o tym, żeby powiedzieć sobie sakramentalne tak pod gwieździstym niebem, a może w jakimś rajskim ogrodzie? A może mają nad Tobą fruwać motyle? Uwierzcie mi, mapping to prawdziwa magia. Małe porcje. Jeżeli chodzi o trendy kulinarne w tym roku, to bardzo modne są tak zwane finger foody. Jak je zastosować? Zamiast wielkich półmisków z przystawkami postawionych na stołach, lepiej przygotować finger foody, czyli małe porcje, które każdy gość jest w stanie wziąć w rękę i naraz sobie chapnąć. Dzięki temu, że porcje są bardzo małe, goście mogą spróbować bardzo różnych dań. Takie małe porcje idealnie sprawdzają się też w menu deserowym, szczególnie kiedy tworzycie słodki stół. Royal Wedding. Bardzo mocno inspirujemy się ślubami królewskimi. To, co szczególnie w tym roku przypadło pannom młodym do gustu, to łączenie bardzo długich welonów z tiarami, diademami i koronami. To 5 najsilniejszych trendów na nadchodzący sezon ślubny. Nie musicie wykorzystać ich wszystkich, żeby zorganizować naprawdę modne wesele, ale mam nadzieję, że chociaż jeden przypadł Wam do gustu.